tu siłą? Co tu się stało? Naginata, używana przez kobiety z klanu Adacich, walczyły w obronie rodziny. Próbowały uciec. Przekazały dzieci przez okno. Nic tu nie widać. Zabić! Pani Masako! Muszę odkryć, co tu się stało. Jeśli ktoś przeżył, może uciekł na koniu. Zajrzę do stajni. Stajnia pusta. Ktoś zabrał konie. Ślady kopyt. Ktoś stąd uciekł. Zostawił trop. Ślady stóp. Jeździec był ścigany. Ścigali go łucznicy. Jeździec był sprytny. Wiedział, jak zmylić wrogów. Martwy koń. Ten koń należał do klanu Adacich. Żyje od dawna. Pani Masako, to ja. Jin Sakai. Mówili, że nikt nie uszedł żywy z komody. A mój mąż? Pan Adachi zginął jak wojownik, broniąc ojczyzny. Ojczyzny. Czego chcesz? Mongolski Han pojmał pana Shimurę. Jeśli wasz klan pomoże, ocalimy go i pomścimy poległych. Klan Adachich nie istnieje. Wytrzebili go nasi właśnie ludzie. Zdrajcy. Dlaczego zabili swoich obrońców? Zamierzam się dowiedzieć. Pójdę z panią. Nie. Nie przedkładaj moich problemów ponad swoje. Śmierć samurajów to mój problem. Rozumiem. Jak to jest być ostatnim członkiem klanu? Nie chcę, żebyś i ty przeze mnie zginął. Spokojnie. Jedźmy.
Ruszamy, Sora! W posiadłości ktoś mnie napadł. Chcieli dokończyć to, co zaczęli, kiedy synowie i mąż pojechali walczyć z Mongołami. Do domu wdarli się zabójcy. Siostra uciekła z dziećmi. Ja zostałam z żonami moich synów, by z nimi walczyć. Osaczyli nas. Nie przeżył tego nikt poza mną. Taki sam los spotkał mnie w Komodzie. Dla mnie to nie koniec. Pochowałam ich tutaj. Z resztą rodzin. Próbowałam ich ocalić, ale zabójcy dopadli ich na drodze. Zarżnęli moją siostrę, wnuki, nawet małą Natsu. Dopiero się urodziła. Mogłam tylko pochować ją razem z matką. To nie powinno się wydarzyć. Moja siostra powinna być pochowana z mężem na północy. Przynajmniej jest z rodziną. Chodź. Pojedziemy do Złotej Świątyni. Szybciej, Sora! Przykro mi, że była pani sama. Nie jestem sama. Zabójcy wciąż żyją. Zapłacą za to, co uczynili. To, że zabójcy są na wolności, nosi ich hańbę. Proszę się nie obwiniać. Moim obowiązkiem jest wymierzyć karę. Będziesz musiał wejść tam sam. Znajdź mnicha Sogena i powiedz mu, co spotkało klana Dacich. To jakiś podstęp, pani Masako? Spełnij życzenie wdowy. Po rozmowie z Sogenem znajdź płatnerkę. Naprawiała coś dla mnie. Chcę ci to dać. Dobrze. Dziękuję. Będę czekać po drugiej stronie świątyni. Pan Sakai, to zaszczyt. Jak mogę ulepszyć twój łuk? Bardzo dziękuję. Uczciwie, że Mongołowie nie zniszczyli jeszcze kamiennych filarów. Nikt by się nie ważył niszczyć posągów pana Adacie. Ludzie słyszymy? Znasz historię Tadayoriego, panie? Słyszałem o nim. Ale nie pamiętam szczegółów. Wierzy się, że pancerz dawał Tadayoriemu ogromną moc. Gdyby wpadł w niewłaściwe ręce, doszłoby do katastrofy. Nie dopuszczę do tego. Chciałbym się czegoś dowiedzieć o tym pancerzu. Muzyk Yamato powinien ci pomóc. Spotkałam go w Azamo, przy rzece, za którą leży Tsutsu. Znam się na każdym rodzaju pancerza. Pani Masako mnie przysłała. Podobno reperujesz coś, co chciała mi dać. Pancerz to jeden z najdoskonalszych, z jakimi pracowałam. I już go przynoszę. Pasuje idealnie, mój panie. Jakość jest niezrównana. Dobrze ci posłuży. Jeśli jednak coś ci nie odpowiada, mogę dokonać zmian. Potrzebuję jedynie odpowiednich materiałów. Dziękuję.
za zaufanie. Wypił trochę herbaty. Jeśli twój miecz się stępił, mogę pomóc. Wyważone, ostre i śmiercionośne. Lśni jak zwierciadło. Przykro mi, nie masz tego, co jest mi potrzebne do pracy. Mój panie? Nie mówiłem. Jako chłopiec omal nie zginąłem. Pan dokładnie wiedział, w którym miejscu przepuścić Adam. Ale skąd? Słyszałam, że... Pan Sakai, to zaszczyt. Mogę rzucić okiem na twój łuk? Ten łuk nie ma sobie równych. Dziękuję. Nie mogę spać. Ci zamaskowani ludzie kryją się pośród lasów bambusowych Hiyoshi. I bez bajek jest mnóstwo powodów do strachu. To nie bajka, panie. Nazywają się obrońcami łuku Uchitsunego. Spróbuj odpocząć, a ja się dowiem, kim tak naprawdę są. Muzyk z Hiyoshi powie ci coś więcej. Ale uważaj, panie. Klątwa Uchitsunego wciąż może być groźna. Ty tu dowodzisz? Uważam siebie przede wszystkim za sługę, panie. Proszę mi mówić Junshin. Uczyniłem ze świątyni azyl dla ludu. Rozpowiem to. Jeśli tu nie dotrą, to wokół Ariake przygotowano obozy. Wysyłam tam tyle jedzenia, ile mogę. Dobrze wiedzieć. Szukam jednego z mnichów. Ma na imię Sogen. Powinien zamiatać świątynne posadzki. Dziękuję, Junshinie. Oby tak dalej. Ty jesteś Sogen? Tak. Jestem Sakai. Samuraj? Przy życiu? Mam wiadomość od pani Masako. Zaatakowano klan Adachich. Tylko ona przeżyła. Mongołowie? Zdrajcy. Nasi bracia. Potworne. Nie przechodził tędy ktoś podejrzany? Wojownicy? Nikogo nie widziałem, ale... Obowiązki bardzo mnie zajmują. Proszę przekazać pani Masako, że może liczyć na azyl. Dziękuję za rozmowę. Nie ma za co. Głowie nie zniszczyli jeszcze Nikt by się nie bał. Nie pozwolę im się przetrwać. Masz pancerz. Dobrze leży. Należał do mojego najstarszego syna, Shigesada. To zaszczyt. Mówiłem z mnichem. Co powiedział Sogen? Obiecał schronienie w świątyni. Mordercy mojej rodziny łatwo mnie znajdą. Musimy ruszać. Sądzisz, że Sogen odpowiada za masakrę? Odwiedził mój dom tuż przed zabójcami. Ten drań był ich zwiadowcą. To nie dowodzi jego winy. Nie, ale tłumaczy moje podejrzenia. Sogen przybył z Kamiagaty na początku jesieni.
Wtedy pierwszy raz usłyszeliśmy o Mongołach. Zniszczenie mojego klanu wymagało precyzji i planu. I wojny, która ukryłaby zdradę. Gdzie ten mnich? Jest Isogen. Chyba się śpieszy. Chodźmy za lisem do Nory. Proszę, jesteśmy głodni. Możemy tam zejść. Chciałaś, żebym przestraszył mnicha. Wiedziałam, że spanikuje. Popełni błąd. Teraz prowadzi nas do swoich przyjaciół. Bądź blisko. Nie mogą nas widzieć. Znów się rusza. Chodźmy. Chowaj się. Idźmy bliżej. Tędy. Masako żyje i jest z nią samuraj. To pewnie on zabił naszych ludzi w jej domu. Głupcy. Teraz wiedzą, że brałem w tym udział. Musicie ich znaleźć! Nie wydzieraj się. Idę do środka. Nie wracajcie, póki nie zginą. Ci ludzie zabili moją rodzinę. Oszczędź mnicha. Reszta może umrzeć. Wstawaj i walcz! Yeah!
Już nie uciekniesz, Sogenie. Unicestwiłeś klan Adacich! Byłem tylko posłańcem. Tym! Wiedza nie zakończy cierpienia. Nie masz pojęcia o cierpieniu. Masako. Ja pochowałam rodzinę. Całą. Nie wrócą. Leżą w ziemi. Ale twoje plugawe truchło zostawię wilkom. Potrzebujemy go. Trzeba go przesłuchać. Nasz świat się zmienił. Ci, którzy mają wizję, stawią mu czoło. A pozostałych trzeba usunąć. To były dzieci! Masako! I tak by nic nie powiedział. Wciąż za mało wiemy. Musimy znaleźć jakiś trop. Idź na zewnątrz. Ja zostanę tutaj. Przyjdź, gdy skończysz. Skończyło im się jedzenie. Minęło sporo czasu. Imiona i symbol. Masako może je znać. Znalazłeś coś? Lista imion i symbol klanu. Taki sam symbol nosili tamci. Nigdy go nie widziałam. Wrogi klan próbuje przejąć kontrolę. Trzeba ich powstrzymać. Ja to zrobię. W pojedynkę się nie da. Gdy mój wuj się o tym dowie, nie spocznie, dopóki zdrajców nie spotka sroga kara. Pomóż mi, a zgładzimy wszystkich twoich wrogów. Razem. Gdy będziesz potrzebować pomocy w ratowaniu wuja, przybędę. Dziękuję, pani Masako. Do tego czasu mam kilka spraw.